Humbelina urodziła się w roku 1092 i była młodszą siostrą świętego Bernarda z Clairvaux. Kiedy jej brat wstąpił do cystersów wraz z pozostałymi braćmi, ona jedna nie poszła wraz z nimi. Wybrała małżeństwo z dostojnikiem. Kilka lat po założeniu przez Bernarda opactwa w Clairvaux, Humbelina przybyła do niego z wizytą. Ubrana była bardzo dostojnie, towarzyszyła jej liczna świta. Kiedy Bernard dowiedział się, że przybyła jego siostra, odmówił spotkania z nią. Przez ich brata Andrzeja przekazał jej, że opat uważa jej przybycie za niepotrzebny spektakl. Humbelina miała wtedy odrzec, że jeśli Bernard zgodzi się z nią spotkać, zrobi o cokolwiek ten ją poprosi. Bernard przystał na tę propozycję i pouczył z miłością siostrę, że jej tańce i przepych nie licują z wartościami, które wynieśli z domu od świętobliwej matki. Ta wizyta wydała swoje owoce dopiero 2 lata później. Humbelina dostała zgodę od męża, by zostać mniszką. Wstąpiła do klasztoru, w którym przeoryszą była jej szwagierka Elżbieta. Wkrótce potem, kiedy Elżbieta opuściła klasztor w celu założenia nowej fundacji, Humbelina została wybrana nową przeoryszą. Podjęła bardzo surowe życie pokutne. Tłumaczyła siostrom, że tak długo żyła w świecie, że żadna pokuta nie jest dla niej zbyt wielka. Przy jej śmierci byli obecni jej bracia Bernard, Andrzej i Niwart. Obejmowana przez świętego Bernarda wydała ostatnie tchnienie w roku 1135. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. W roku 1763 Stolica Apostolska potwierdziła przysługujący jej tytuł błogosławionej. Jest patronką osób, które straciły rodziców. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Humbeliny, mniszki. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.